Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska. Mam dobrą wiadomość dla tych, którzy zaplanowali ten weekend na świeżym powietrzu. Co prawda nie wraca do nas fala upałów, ale niższe ze strefą intensywnych opadów opuszcza powoli Polskę. Nad wschodnią i zachodnią częścią Europy przeważa wyż. I taki klin wyżowy również będzie kształtował pogodę nad Polską. Napływa do nas chłodna masa powietrza. Dzisiaj wieczorem jeszcze w rejonach wschodnich i południowych tutaj najwięcej opadów deszczów i chmur. W pozostałym obszarze sporo przejaśnień i rozpogodzeń. W nocy temperatura 11-12 stopni, trochę cieplej na wybrzeżu 14, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, najwięcej deszczu jeszcze na wschodzie i na południu, a również w rejonach Zatoki Gdańskiej mogą przydać się parasole. Termometry wskażą nam jutro od 17 na południowym wschodzie do 24 na pozostałym obszarze. A na Pomorzu i Kujawach dzisiaj wieczorem najwięcej opadów deszczu jeszcze na wschodzie naszego regionu. W pozostałej części regionu będzie już dużo przejaśnień. Termometry wskażą 11 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia sporo słońca. Co prawda na niebie nie będzie jeszcze bezchmurnie, ale nie będzie już opadów deszczu. 21 do 22 stopni Celsjusza to temperatura jutrzejszego dnia. A barometry wskażą jutro 1012 hektopaskali. W niedzielę może być jeszcze pochmurno, po południu możliwy również przelotny deszcz i lokalne burze. W poniedziałek dużo przejaśnień, a opady deszczu możliwe jedynie na północy regionu. Termometry wskażą 20-21 stopni. We wtorek przeważnie pogodnie i już bez opadów, jednak nadal chłodno, maksymalnie 21-22 stopnie. Weekend pogoda będzie zdecydowanie sprzyjać rodzinnym spacerom, podczas których zapraszam Państwa do podziwiania przyrody, która w lipcu mieni się tysiącami barw i kolorów. Do zobaczenia.